Dlaczego nagrywam ten film? Po to, by was ostrzec, byście nie zrobili tak głupiej rzeczy jak ja, przez którą o mało nie straciłem swojego konta na zawsze. Ale o co się rozchodzi? Co się stało i jak odzyskałem konto po rozmowie z hakerem? O tym wszystkim opowiem wam w dzisiejszym filmie. Więc zapewne dobrze wiecie, iż ostatnio pojawiło się coś takiego jak migracja konta z Mojang na Microsoft i każdy to musi zrobić, by dalej grać Minecrafta. No mi to wyskoczyło w takim nieodpowiednim dla mnie momencie i nie miałem jak tego ominąć. I nie mogłem podłączyć swojego głównego konta, bo coś mi nie działało, więc podłączyłem moje drugie konto najpierw do Microsoftu, a potem się okazało, że drugiego już podpiąć nie mogę. Mojego konta z nickiem Docnes nie mogę już podpiąć. Więc zmieniłem ten nick. Bo jak wiecie, nick na Minecrafcie można zmienić i wtedy wasz nick jest chroniony przez 30 lub 37 dni, już raz nie pamiętam. No i stwierdziłem, okej, okay, to zmieni nick, nikomu nie powiem i za te 30-37 dni od razu po Północy nocy sobie po prostu ten nick odzyskam na innym koncie, które już było wpięte pod Microsoft. Zanim zdążyłem to w ogóle zrobić, napisał do mnie jeden z administratorów mojego serwera Discord. Chodzi o Darknessland, do którego link zawsze macie w opisie. No i ten administrator mi napisał, że ktoś się do nich zgłosił, że jest w posiadaniu mojego konta Minecraft i że chce się ze mną porozumieć. Stwierdziłem, fajnie. Fajnie, że w ogóle ktoś się odezwał. A potem usłyszałem, że ta osoba nie pisze po polsku, bo nie jest Polski I wtedy odpaliła mi się taka czerwona lampka, która jasno zasygnalizowała, że coś tutaj jest nie tak, i że moje konto nie zostało wzięte losowo przez jakiegoś dzieciaka, tylko przez kogoś, kto najwyraźniej będzie chciał pewnego rodzaju okup za to konto. No tak się zwykle robi. No o tym mi akurat wiadomo. Więc słuchajcie, dodałem osobę, która ukradła mój nick, jeżeli może tak powiedzieć, na Discorda. I teraz przeczytam wam moją rozmowę z nią. Więc napisał do mnie niejaki booting. Napisał do mnie, czy znam angielski, napisałem, że tam trochę. I napisał mi, że wysnajpił moje konto, tak to się mówi. Wysnajpić, też się dowiedziałem spoko. I zapytał się, czy je chce. Wytłumaczyłem sytuację, że zmieniłem ten nick, bo chciałem go na innym koncie. On mi wysłał wtedy screena, na którym pokazał historię Ników, że wcześniej tam był jakiś Erwi, a potem był Dokness, czyli ten mój nick, który mam teraz. Zapytał się, czy to jest OK, historia tego konta. I napisał, że jest to świeże konto. Dla pewności zapytałem się że to jest na pewno jego konto i on napisał o dziwo, że mi je da, by mógł zatrzymać swoją nazwę, Oknes. Ja napisałem ale, bo wiecie co, byłem praktycznie pewien, że on tego nie robi bez powodu i że pewnie chce pieniądze, a on mi odpisał: słuchajcie, żebym powiedział w swoim filmie, że dostałem swój nick z powrotem dzięki bootingowi z MC Snipernet. Zapytałem, czy w takim razie rozumiem, że chodzi mu o promocję strony. On tak skromnie napisał, że chciałby, żeby tylko coś powiedział o tym. A ja stwierdziłem, że odpowiem mi na kilka pytań i zrobię dla Was film edukacyjny, byście wiedzieli, jak zajmowanie ników innych działa, dlaczego się takie coś wykonuje i kto jest zagrożony. Więc poprosiłem go o dokument, w którym napiszę wszystko, co może napisać i co chce napisać. No i teraz Wam pokazuję właśnie to, co mi napisał o sobie, o chyba jego grupie znajomych i ogólnie o metodach. Ja wiem, że część z Was może mieć trudność Przeczytałem tego po angielsku, dlatego przeczytam wam to po polsku. Więc tak. Sniping nazw w Minecrafcie jest używany przez wiele osób, a także firmy próbujące zabezpieczyć rzadkie nazwy użytkowników do sprzedania lub grania w grze. Podkradanie nazw Minecrafta wymaga umiejętności, dokładności, trochę szczęścia, aby spróbować zabezpieczyć nazwę użytkownika. Należy znaleźć żądaną nazwę użytkownika i znaleźć dokładny czas, w którym stanie się ona publiczna. Czyli jak minie ten taki czas ochrony. I ja słuchajcie, nie wiem kont, on wiedział, kiedy to się dokładnie stanie. No ale dobrze, czytamy dalej. Następnie muszą mieć otwarte konto Minecraft i mieć dostęp do wpisania w sekcji zmiana nazwy, gdzie zmieniają je dokładnie w dacie i godzinie uwolnienia tego konta, modląc się, aby zabezpieczyli nazwę przed konkurencją innych graczy i narzędziami snajperskimi. Więc jak można mieć lepsze szanse na konkurencję? Grupy graczy opracowały nowe narzędzia i pomysły, aby zabezpieczyć nazwy w szybszy i bardziej skomplikowany sposób, kodując narzędzia snajperskie, które wykonują za nich pracę. Czyli to jest to, o czym mówili, mieli po prostu jakiegoś bota, który pewnie po prostu cały czas próbował wpisać mój nick, ale no wiecie. Dzięki tym botom ma się dużą przewagę nad konkurencją. Powiedzmy, że jedna osoba o imieniu Bob chce ustać nazwę użytkownika Minecrafta Tyson i stanie się ona w ciągu trzech minut. Bob musi do siedzieć z zegarem, próbując wysnajpić tą nazwę, tylko, że Bob bez narzędzi wspomagających ma szansę w sumie bliską zero, ponieważ wiele czynników wpływają na to, że Bob nie podoła te Czyli w tym wypadku ja jestem Bobem. Ponieważ, no, człowiek nigdy nie będzie szybszy od bota. Po prostu. A z tego, co oni napisali, to używają kilku kont i posiadają boty. A dlaczego mają kilka kont? To dlatego, że jak dwie osoby robią dokładnie to w tym samym czasie, co ty, no to wtedy we trójkę macie 33% szans na to, że ktoś z was to dostanie. A jeżeli oni na przykład próbują to zmienić 100 kątami, no to wtedy wy jesteście w 1%. Myślę, że sprawa z tymi jest dość ważna. Dla YouTuberów, ponieważ pewnie nie jeden YouTuber poza mną pomyśli o zmianie niklu i słuchajcie drodzy YouTuberzy, to do was. Może lepiej nie zmieniajcie tych nicków, bo jeżeli ktoś z Anglii czy innego zakątka świata czekał na jakiś mój nick, mój. To znaczy, że pewnie nie jeden inny YouTuber też jest na celowniku. Dobra, i teraz czytając dalej, z tego co rozumiem, narzędzie jakiego oni używają to MC Sniper który to jest podpięty ze 150 kontami, które naraz próbują po prostu uzyskać to konto. Rozumiem, że jest to jakiś tam prywatny kod czy coś, nie rozumiem tego do końca. No dobra, ale te 150 kont oznacza to, że gdy prowadzą te snajpienie w poszukiwaniu nazwy, to drastycznie obniża to szansę konkurencji na zdobycie tego niku. A oni w tym swoim programie ustawiają pewne szczegóły, aby upewnić się, że jedno z setek kont pomyślnie wyląduje na nazwie, Użytkownika. A druga strona wtedy próbuje to robić ręką, czyli tak jak ja, po prostu na chili sobie zmienić to konto, i ta strona jest zwykle bez szans. Roboty i programy będą prawie zawsze szybsze niż ludzie. Nasze programy będą uruchamiane z serwerów bliżej serwerów Minecraft, aby zapewnić jak najmniejszą możliwą ilość pingu. Słuchajcie, to jest tak przemyślane, że w sumie to odechciałbym się zmieniać nazwę konta w Minecrafcie już. No i piszą tutaj też o tym, że jeżeli ktoś ze swojego WiFi po prostu z domu próbuje to zrobić, no to ten ping może dużo zmienić. Sama Ilość czasu używanego do wycinania nas jest absolutnie krytyczna. Opóźnienie pingu i czas musi być idealny, aby uzyskać nazwę użytkownika o tak wysokiej jakości bądź wysokim poziomie OG, czyli OG, że coś jest OG, wiecie, że fajne, nie dobre. Kiedy takie nazwy wysokiego poziomu stają się dostępne do zmiany, możemy to zobaczyć na bezpłatnej stronie, która się nazywa Name MC, czyli jest to publiczna strona, wpiszemy. Tak, name MC to jest strona, w której wpisujecie po prostu kolośnik, która piszemy sobie do I słuchajcie, tutaj mamy wow. Tutaj Tutaj właśnie mamy statystyki tego, kto kiedy zmienił konto. I słuchajcie, ja o tym nie wiedziałem wcześniej, cóż. Teraz wy wiecie, i tutaj jest dokładnie pokazane właśnie, kiedy zmieniłem, o której godzinie, a kiedy zmienił on. Z tego, co widzę, to oni zmienili to dokładnie w tej samej sekundzie, co ja, tyle, że jest godzina różnicy, a to wynika, jak myślę, ze strefy czasowej. Teraz to jest właśnie to moje nowe konto, z tym skinem jeszcze nie zmieniałem skina, raz się zalogowałem tylko, by zobaczyć, czy to w ogóle działa, to, to hasło, co mi dał i działa. I ja w ogóle w tym miejscu, słuchajcie, chciałbym podziękować tej osobie, ok, Bo... No, no, jakby nie było, wiadomo, jakby chciała jakiś okup w pieniądzach, no to pewnie bym nie płacił, jakby był szczególnie duży, no bo to jest tylko nik. Ale z drugiej strony, jednak cieszę się, że mam dalej dostęp do tej nazwy i mogło być gorzej. Mogła to zrobić jakaś inna osoba, która powiedzmy zamiast miłej wymiany zdań, chciałaby po prostu, no, pieniędzy albo czegoś, nie wiem, gorszego. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o tą stronę, to im wyższa liczba wyświetleń, nazwy przed jej wydaniem, wskazuje na konkurencję. I jak wiele osób nie próbowało uzyskać, Zyskać nazwę użytkownika. To jest ciekawe, ponieważ można sobie wejść do mnie i zobaczyć wyświetlenia 554 miesięcznie, a te wyświetlenia 91 miesięcznie. Więc jeżeli te wyświetlenia można jakoś. W ogóle tutaj są skiny, jakich używałem. Wow, nie wiedziałem. Więc jeżeli te wyświetlenia można mniej więcej przyjść na ludzi, no to wydaje mi się, że dużo osób chciało zakozić moje konto? Nie wiem, dlaczego w ogóle tutaj ludzie z Ukrainy mnie obserwują. I mnie chyba nie chcieli określić, mam nadzieję. Wracając do tekstu. Kiedy takie rzadkie niki stają się dostępne, można się spodziewać, że każda osoba ze snajperem będzie próbowała zdobyć ten nick. No ale wygra snajper z najmniejszym opóźnieniem, pingiem i liczbą kont na górze. Nasz MC Sniper jest obecnie jedną z najlepszych dostępnych usług snajperskich i zabezpieczymy prawie każdą 3 Nie rozumiem, co to znaczy 3 To jest chyba jakaś Ranga Niku, której się dotniemy. W branży nazw użytkowników, istnieje wiele slangów, wysoki poziom oznacza bardzo cenny rzadki, Semi oznacza półrzadki, a 3C jest kutem od trzy nazw użytkowników społeczności. Im nazwa jest krótsza, tym droższa się staje. Nazwy z dwoma literami są niedostępne. Są jednymi z najrzadszych i najdroższych, ponieważ Minecraft nie pozwala na posiadanie nazwy użytkownika krótszej niż trzy od 2011 roku. Czyli jeżeli ktoś przed 2011 rokiem zrobił sobie nazwę do Minecrafta, które się składa tylko z dwóch liter, to prawdopodobnie ma bardzo cenne konto Minecraft, które może sprzedać za dużo siana. Istnieje wiele rzadkich nazw uczowników, które są słowami angielskimi. Każde słowo, nazwa jest zwykle uważana za wysoki poziom ze względu na swoją autentyczność i ekskluzywność. Czyli wiecie, wasze niki pokroju Dawid572843 są nic nie warte. Jeżeli ktoś z was by miał na przykład nick po prostu Dawid, to wtedy jest dużo warte. No ale te słowa rzadko się dostępne i dlatego są ja, Trudniejsze do snajpera. Nadal jesteśmy w trakcie dostrajania naszego snajpera, ale jak dotąd nasz wskaźnik sukcesu jest prawie niemożliwy do pobicia. Zagubione, slajd stradzione konta to ogromny problem. Wiele kont z wcześniejszych dni Minecrafta z rzadkimi nazwami rzeczownika ginie z czasem, bo ludzie po prostu przestają używać tych kont i zamiast je sprzedać to marnują to. Właściciele przestają grać, stracili login itp., konta się stają wtedy niedostępne i nie nadają się do użytku przez nikogo. Z bardzo, bardzo drugimi nazwami, które nie będą już nigdy publicznie dostępne, większość z nich to angielskie słowa lub nazwy, które są pożądane dla publiczności, jest kilka osób, które próbują uzyskać dostęp do tych utraconych kont, które następnie zmieniają nazwę kierownika tych utraconych kont, aby ponownie stały się publiczne. Dlaczego po prostu nie załowiają konta? Ponieważ nie są właścicielami konta. Jakakolwiek aktywność na koncie, taka jak zmiana adresu e-mail, zmiana hasła, byłaby prawie niemożliwa i wywołałaby wiele czerwonych flag, które mogą doprowadzić do zablokowania konta. Co oznacza, że konto jest prawie na zawsze utracone. Gdy zmienią nazwę, staje się ona publiczna i po czasie oczekiwania. Ludzie będą próbować snajpować, zabezpieczać tę nazwę użytkownika na jednym z własnych kont, do którego mają pełne prawa, slash dostęp. I jak napisał, wierzymy, że to właśnie przydarzyło się naszemu przyjacielowi Doknesowi i dlatego w pełni uwierzyliśmy w to, że nasz snajper pomoże mu uzyskać słuszną nazwę użytkownika. Więc w krótkim czasie, w wypadku strzadionych uczesonych kont, ludzie próbują dostać się na konto, na które następnie zmieniają nazwę użytkownika, Aby udosunąć je publicznie. Słuchajcie, akcja jest dziwna. Bo ja naprawdę nigdy nie podejrzewałem, że takie coś może mi się i słuchajcie, niech to będzie dla was przestroga. Jak zmieniacie swój nick, no to uważajcie, bo po prostu ludzie mogą sześć z botami i naprawdę mi się też wydawało, że kto by chciał ukraść moją nazwę, a jednak. Potraktujcie ten film jako taki film edukacyjny. Ja nic nie linkuję w opisie. Bardziej ogarnięci się ogarną w temacie. Co złego, to nie ja. Zrobiłem to tylko po to, by was ostrzec, że są tacy ludzie i takie metody. A tymczasem trzymajcie się i widzimy się jutro, bo filmy są codziennie. Cześć!